Naruszenia w sieci. Przykłady. Jeden medialny, pierwszy. Co prawda nie związany z internetem, ale chyba każdy wie, o co chodzi. Inne już bardziej związane, ale tak naprawdę przykłady mogą być różne, bo co to jest dobre imię? Dobre imię to jest pewien, czy to dobro osobiste, no, to jest pewna reputacja, tak, którą chcemy albo którą uważamy, że mamy, a jakieś stwierdzenie innej osoby czy innego podmiotu narusza. Jest, no, była nawet chyba taka cała seria artykułów w Rzeczpospolitej rok temu czy dwa lata temu. Po drugie, no trochę to zajmie, ale mi się uda, no bo prawo jest skuteczne w końcu, tak. A tak naprawdę, jak bardzo czegoś chcę, to osiągnę. Wszystko prawda, ale też prawdą są takie twierdzenia, że albo może są prawdą, tak? Czy na pewno nikt nie jest anonimowy w internecie? Może zdarzają się sytuacje, kiedy da się ukryć swoją tożsamość. Prawo jest skuteczne, na pewno, ale czy które prawo jest skuteczne? Bo jeżeli mamy naruszenie prawa w Polsce, dotrze do odbiorców w Polsce, a serwis działa w Stanach Zjednoczonych albo serwis działa w Niemczech, gdziekolwiek, to które prawo stosujemy i czy naprawdę nie ma luki między tymi dwoma systemami prawnymi, tak żeby właśnie można było się ukryć, czyli być anonimowym. No i trzecia rzecz, jak ktoś chce, to może oczywiście, tylko trzeba patrzeć na koszty. Jeszcze, że czasami ten pierwsza reakcja jest niekoniecznie tą najlepszą. Ale i walczymy, bo walczyć na pewno warto w pierwszym etapie, czyli walczyć o to, żeby ta wiadomość nie była rozpowszechniona i walczyć bardziej skutecznie niż poseł K, który rozpowszechnił tą wiadomość naprawdę bardzo dobrze, bez publikacji żadnego artykułu. Jeżeli wiadomość jest umieszczona, czy informacja jest umieszczona w jakimś serwisie, który i to pochodzi na przykład, nie wiem, z jakiegoś komentarza, jest to blog czy coś w tym stylu, to warto zawiadomić host provider, czy providera serwisu, tak, bo wszystkie serwisy, które umieszczają dane innych osób, działają na zasadzie wyłączenia hosting providera i to wyłączenie oznacza, że nie ponosimy odpowiedzialności za to, co inni piszą na naszych stronach i publikują na naszych stronach, dopóki nie wiemy. A jak nam ktoś powie, że coś tutaj jest nie tak, to powinniśmy to usunąć. I wtedy nie ponosimy odpowiedzialności, a jeszcze ta reguła jest uzupełniona kolejną regułą, że tak naprawdę my nie musimy patrzeć, co tam się dzieje. Czyli to użytkownicy, jeżeli ktoś narusza moje prawa, ja muszę się z tym zorientować, muszę ich powiadomić, a ich obowiązkiem jest wtedy to zrobić. I to działa praktycznie w całej Unii Europejskiej, bo te same reguły są w 27 krajach Unii Europejskiej, natomiast nie działa w USA. A to na to zwrócił uwagę ktoś z Auli zresztą, bo kiedyś myślałem, że to będzie, że jednak reguły są równe, ale jego akurat obrażono na Blogspocie, a Google właśnie umieścił taką informację, że nie usuwamy przypuszczalnie zniesławiających treści, ani żadnych innych stron z domeną Google zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ktoś prowadzi blog na Blogspocie, Blogspot jest .com, jest świadczony przez Google, jest świadczony ze Stanów Zjednoczonych. Czyli tak naprawdę oni tego nie usuną, chyba że, czego tutaj brakuje, chyba że uzyskają nakaz sądu. No i świetnie, nakaz sądu przeciwko komu? Bo nie usuną, nie wiemy jeszcze kto to jest, ale nakaz sądu, tak? To wtedy, jeżeli będzie to świadczone przez spółkę niemiecką, to przejdziemy do zasad, które będą za chwilę. Ale akurat w tym wypadku było to świadczone na komie. Jest pewne rozwiązanie, które mi przyszło ostatnio do głowy. Odważne. Pozwijmy Google'a. No bo tak naprawdę jest tezą dość ryzykowną twierdzenie, że w każdej sytuacji serwis świadczony ze Stanów Zjednoczonych przez spółkę, która jest w Mountain View, jest świadczony, a która jest odbierana na terytorium Polski, że w każdej sytuacji my musimy jeździć do Kalifornii po to, żeby dochodzić naszych praw. Tak niekoniecznie, to niekoniecznie tak działa. Jeżeli tak duża firma swoją potęgą zasłania swoich użytkowników, bo tak naprawdę o to chodzi, jakby wystawia swoją pierś jako pierwsza, to można zaatakować tą spółkę. I niekoniecznie trzeba jechać do sądu w Mountain View, bo to jest traktowane jako delikt, a delikt można ścigać w kraju, w którym został popełniony. Czyli innymi słowy, w sądzie w Warszawie można pozwać Google i NC. Pozew zostanie przetłumaczony na język angielski i na pewno pojawią się panowie, tutaj przedstawiciele z kancelarii prawnych. No i zacznie się zabawa. Jeżeli komuś chodzi o to, żeby informacja nie została ujawniona w szeroko, to lepiej, żeby tego nie robił, bo wtedy prasa na pewno będzie bardzo, bardzo zainteresowana, bo jeszcze nie było takiego procesu. Ale jeżeli ktoś chce się jakby wykazać, że można, no to bardzo proszę. To jest ciekawa sprawa. My na pewno byśmy byli nią zainteresowani, jeżeli ktoś ma business case, to zapraszamy. Okej. Ale powiedzmy, że
zostało usunięte, a my chcemy jakby, nie interesuje nas tylko to, żeby to było usunięte, ale chcemy dowiedzieć się kto, tak? Kto śmiał. Więc mamy autora wypowiedzi, który w danych serwisu istnieje przez pewien czas, tylko wiemy o nim tyle, że korzystał z komputera, czyli wiemy o tym tyle, że miał adres IP. Możemy wiedzieć o tym, że ma, gdzieś tam jest adres e-mail, ale jeżeli adres e-mail, wiadomo, tak. Może być, może nie być. Tak naprawdę czymś, z czego ta osoba korzysta. A bardzo rzadko adres e-mail zawiera imię i nazwisko, tak? Dużo osób ma adres e-mail nie wskazujący na nic. No i są możliwości działania. Możemy coś z tym zrobić oczywiście, możemy coś zrobić samodzielnie, możemy coś zrobić z pomocą instytucji państwowych i tak naprawdę to się bardzo zmieniało w czasie. Bo jeszcze gdybym tutaj mówił w 2010 roku, to bym powiedział, że bardzo chętnie można to zrobić samodzielnie, idziemy do operatora, do tego serwisu, który nam udostępnił, który usunął te dane, gdzie był zapis na, znaczy, gdzie był ten wpis i mówimy, poproszę numer IP osoby, tak? To nie jest sam numer IP, tylko poproszę numer IP z dniem, rokiem, dniem, godziną, minutą, sekundą logowania, tak? Kiedy umieszczono dany wpis i oni wtedy to pokazywali. Tylko że jakby to się zmieniło jakiś czas temu polityka stała się inna, aż doszło do wyroku sądu, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym my mieliśmy trochę udziału, niestety po złej stronie, że nagle się okazało, że serwis nie ma obowiązku ujawniania danych, jeżeli my po prostu mówimy, dajcie mi adres, ja chcę się dowiedzieć, co to jest, bo ja mam zamiar pozwać na przykład. Dlatego, że przepis mówi, że jedna z interpretacji przepisów może wskazywać na to, że takie podmioty mogą ujawniać tylko nasze dane osobowe organom państwa, tak? A sąd tak naprawdę powiedział, nie ma pewności, że ty na pewno pozwiesz. Możesz szykanować w inny sposób, ale nie ma pewności, że pozwiesz i w USA powiedział, ok, to nie trzeba przekazywać takich danych. Ale zanim doszło do USA, to saga trwała przez półtora roku, tak? To znaczy to trwało mniej więcej tak, że poszliśmy do serwisu, serwis powiedział, że nie, my powiedzieliśmy, aha, dobrze, to w takim razie pójdziemy do GIODO. GIODO powiedział, że mają udostępnić, potem oni się odwołali do USA, USA uchyliło, potem jest i tak dalej, tak? Gdyby nie uchyliło, to by wróciło do ponownego rozpatrzenia. Różne są motywy, w każdym razie zajmuje to bardzo dużo czasu i to jest najważniejsza, nauka z tym, że jeżeli robimy to samodzielnie, to tak naprawdę może się orzecznictwo zmienić, ale czasu zajmie to dużo. Ale nawet w przypadku, gdyby oni wtedy, tak, gdybyśmy byli troszeczkę wcześniej, nie wiem, 2-3 miesiące wcześniej, albo była inna sytuacja, inny sędzia, inny serwis, dostali ten numer IP, znaczy dostali ten numer IP, który wnosiliśmy, to wcale nie jest jakby nawet połowa drogi. A jeżeli ustalą, to tak, jeżeli wreszcie dostaniemy ten numer IP, znaczy te dane, to jakie to będą dane? Logowanie nastąpiło z zakończenia połączenia abonenta, który mieszka tu i tu. To ideał, tak? To wtedy już mamy dobrą sprawę i możemy z tym walczyć. Ale może być z publicznej sieci Wi-Fi. Straciliśmy rok i nic nie możemy z tym zrobić. No nikt nie oczekuje, że ojciec doniesie na syna, że syn coś napisał, tak? Tutaj też jest pewne rzeczy dowodowe, a tutaj w postępowaniu karnym, czy w jakimś trzeba będzie dokładniej wskazać, kto to zrobił. Co z tego wynika? Że jest duża szansa, że znalezienie kogoś będzie nieskuteczne, że zajmie dużo czasu, a to dopiero początek. Jeżeli nawet ustalimy kto, to i tak nam to zajmie dużo czasu, więc w tym momencie trzeba usiąść i zastanowić się, czy wiarygodne zawiadomienie, które możemy złożyć od razu, mieć problem z głowy, czy lata starań. I tak naprawdę to chyba chodzi o to, jak bardzo to nas ruszyło, bo to zwykle nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o naszą dumę. Dziękuję.